Witam Was serdecznie, kochani. Jestem tutaj oczywiście z Wami. Jak widzicie, piękne miejsce. Tutaj figura, jak widać, pełno tutaj, znaczy dosyć dużo kwiatów po lewej i po prawej stronie. Słuchajcie, witam Was z takiego miejsca na dzisiejszej modlitwie. Spotykamy się tutaj, aby modlić się o błogosławieństwo dla Polski, o ochronę naszego kraju przed wojną i kataklizmami. Jest to bardzo ważne i istotne w obecnych czasach. Cieszę się, że tyle dni naprawdę jesteście, bo są osoby, które są od początku, są osoby, które dołączyły całkiem niedawno. Naprawdę Wam z całego serca dziękuję i mam nadzieję, że będziemy tutaj do samych trzech dni ciemności. Ja, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień. My się oczywiście zobaczymy już jutro, a teraz już zapraszam do modlitwy. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne. W dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.